W Wambierzycach odbyły się uroczyste obchody 42. rocznicy koronacji figurki Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin, 13. rocznica patronki ziemi kłodzkiej oraz święto Wojska Polskiego. Po uroczystej mszy świętej na placu koronacyjnym zorganizowany został piknik rodzinny. Cieszę się bardzo, że ożywiło się to spotkanie, bowiem dwa ostatnie lata były takie raczej cienkie, kiepskie. Nie było frekwencji, możliwości, asekuracja zrozumiała. W tym roku jest pięknie. Nawet jak był deszcz i burza, to ludzie zeszli się, ściskali się pod tymi namiotami, żeby jednak być tutaj. To jest ważne. Plus do tego oczywiście nie umniejszam czegoś, co jest też dla mnie ważne. To jest sfera duchowości. Wambierzyce są naszym takim centrum, taką stolicą duchowości i myślę, że bardzo dobrze, że tutaj się spotykamy. Tylko sama radość ze spotkań, z rozmów. A ja cieszę się, że pomimo zmartwień, trosk, tego takiego pędzącego codziennego życia, ludzie spotykają się na takich wydarzeniach. Dziś takim wydarzeniem jest Wambierzycki Festyn Rodzinny. Możemy się spotkać, możemy porozmawiać, możemy się uśmiechnąć do ciebie, możemy być życzliwi, bo przecież nic ważniejszego od rozmowy nie ma. Myślę, że czujemy się wtedy tak dobrze, kiedy jest możliwość wspólnego spotkania się, wspólnego świętowania. To podnosi tak człowieka na duchu, bo jesteśmy jednak istotami społecznymi i chcemy przebywać z innymi. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest to święto maryjne w naszych tutaj lokalnym regionie i ogólnie myślę w kościele jest to jedno z największych świąt w czasie całego roku liturgicznego. Te dwa lata takiej izolacji, zamknięcia, niepewności, lęku, strachu, to wszystko przyczyniało się do tego, że każdy, myślę, bardziej lub mniej, niezależnie jakie ma poglądy, jakie ma patrzenie na tę rzeczywistość, w której trwaliśmy, no wszyscy byli spragnieni, są spragnieni spotkania z drugim człowiekiem i to się właśnie teraz dokonuje. To jest miejsce bardzo ważne dla naszej tutaj lokalnej społeczności, szczególnie dla ziemi kłodzkiej, ale nie tylko, dla całej naszej diecezji szerzej, bo widać, że ludzie przybywają tutaj do Matki Bożej i nie tylko z naszego terenu, ale też z całej Polski, ale także z Czech, z Niemiec, więc to jest miejsce, które nas bardzo jednoczy w sposób duchowy przy Matce Bożej, z Matką Bożą, przy naszym Zbawicielu. Wydarzenie było także okazją do promocji projektów transgranicznych, jakie gmina Radków realizuje. My teraz realizujemy 12 projektów transgranicznych, w tym jeden z tych, który obejmuje m.in. publikację książki wznowienia o historiach połączeń pracy, współpracy transgranicznej i partnerstwa naszego z wieloma czeskimi gminami. To jest takie wydarzenie jakby nawiązujące, że to, co tu dzisiaj się dzieje, to w większości jest taki wniosek dobrej współpracy na pograniczu polsko-czeskim, a oczywiście wplątany w naszą tradycję wambierzycką. W ramach Wambierzyckiego Festynu Rodzinnego miały miejsce również warsztaty florystyczne dla wszystkich, przygotowane przez Radkowską Bibliotekę, kiermasz książki i animacje dla dzieci. Na scenie gościły kapele i zespoły ludowe. Świąteczny dzień zakończono iluminacją bazyliki.